i zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Cisza, spokój, nikogo nie ma. Jesteśmy my i jakieś państwo na parkingu od wczoraj, których w ogóle nie słychać. Pan z kamperem sobie odjechał. Spało się fajnie. Rewelacja. Także znowu jesteśmy w miejscu, które nam się bardzo podoba. Ale niestety mamy mało czasu, bo dzisiaj już musimy stąd zjechać, żeby być na jutro na imprezie trzydniowej w Wolinie. A potem mamy bardzo mało czasu, żeby zwiedzić morze. I musimy uciekać na Podhale, bo jesteśmy tam umówieni na imprezę i umówieni jesteśmy z moją rodzinką. Także mamy bardzo mało czasu na to wszystko niestety. Z tej pory tak czas nas za bardzo nie gonił. Teraz przychodzi taki moment, że musimy wszystko zrobić jak najszybciej. Ogólnie to mamy dzisiaj ostatni dzień lipca, więc można powiedzieć połowa wakacji i półtorej miesiąca naszej podróży. I już zaczynamy żałować, że niedługo będzie zima i że będzie trzeba wracać, bo bardzo nam się spodobało mieszkanie w Cambridge, jest bardzo fajnie. Nie jest tak źle, jak nam się wydawało. Niektóre rzeczy, które wydawały się takie duże i przeszkadzające, to później się okazało, że to nie jest problem, także jest naprawdę fajnie. Jakbyśmy mogli, to byśmy tak zostali cały rok, no ale niestety w Polsce jest zimna zima i to bardzo długa, więc no niestety już zaczynamy się martwić, że niedługo musimy wracać. Szkoda, bo Polska jest wielka i można by dużo zwiedzić. Żeby nie było, że tylko Marek leje wodę, nie? Macia to umie tak lać wodę, że masakra. A ty wiesz, że jest bardzo ciepła woda w jeziorze? No to idziemy się kąpać. No. Trzeba napełnić zbiorniki. Nie wodą z jeziora, żeby nie było, tylko wodą z szafy. Woda z szafy. Nie wiem, nie bałbym się jakoś tak. Źle bym się czuł, jakbym miał wodę z jeziora. Ale nie, wydaje mi się, żeby się jakieś filtry zatkały, bo to jednak fakt. No. Ja też bym nie chciała. Fajnie się patrzy, jak ktoś robi, co? No. Znasz to, nie? Z autopsji. No. Ale ty lejesz. No bo nie wsiąka, widzisz, jakby już było. A co ma wsiąkać? Nie wsiąka w ten kamper. Tylko tak. Co? Ja ci powiedziałam, że jest ciepła woda. No. A jak ty uznasz, że nie jest ciepła? Na pewno nie jest. To co to będzie? Nic. Do dupy mi nakopię? Nie, utopię cię. Nie, nie umiem pływać. Będę mieć święty spokój. Na plażę! Na plażę! Chodź! Idę. Czekaj, wiesz co? Co? Zrobię to jak na amerykański film. Klapki oddaj. I jaka woda? Fajna. No to wchodzę też. Dalej twierdzę, że fajna. Szalona. No jak madzi ciepło w wodzie, no to już jest naprawdę. Ciepło jest. Nie kłamałam. Ale słońce mogłoby jakieś wyjść. No bo teraz jest tak, że w wodzie jest cieplej niż na zewnątrz. Kurde, jajka mi się zmoczyły. Fajnie, sexy, są sexy. Jaka, ty wiesz co? Jaka radocha. Co? Przedtem tutaj sobie chodziła, no. A na ten pomost wyleciał taki dziwny ptak. No co nigdy ty? Takiego nie widziałam. Nie wiem co to jest, taki czarny, nie wiem, czaplo, buciano, kaczko, coś tam, nie wiem co to było, ale nagrałam, tylko że zdążył ucieknąć. Uciec, nie ucieknąć. A weź, w ogóle nie rozumiem czasami twojego języka. Muszę... Polska języka, trudna języka. To jest tanie z boho. Nie, to jest... Boho. To są fit ćwiczenia w wodzie. Może być tanie z boho. Niby ciepło, a zimno. No bo mówię, jest chłodno na dworze, jest 18 stopni. Wiaterek jest rześki. Woda jest ciepła. No, tylko woda jest ciepła. I my jesteśmy gorący. Oh yeah, so sexy. So sexy.
Widzę, że napis koszulki ci się spodobał. So sexy, bo jest so sexy. Wiesz, że trzymam cię na jednej ręce, bo drugą mam zajętą GoPro. Widzisz, jaka jesteś silny, albo ja lekka. Ty lekka. Madzia pokąpana, czysta, pachnąca, nie? No nie wiem, czy pachnąca od wody takiej jeziornej, ale... No może po mojej koszulce nie bardzo, nie? Bo ubrałaś sobie, zwinęłaś moją koszulkę. No mi się zimno zrobiło, o. Ale śnieg musiał być na głowie, bo jak owinęłam się ręcznikiem, to mi było w uszy zimno. Mhm, czyli ja mogę chodzić na golasa, tak? No. No super. Bo ty jesteś so sexy. Chodź, sierot. Krzyk mody? Tak. Markowa koszulka. Chodź, szczurku. Takiego pitbula mamy. Psa obronnego. No. No, chłodno trochę, nie? Trochę. Się zrobiło dlatego po kąpieli. Dlatego ubrałam się w bluzę. Idziemy szukać telefonu. Przyjechał jakiś pan i powiedział, że wczoraj w nocy, no bo oni tutaj przyjechali o 12 imprezować troszkę, zgubił telefon Samsunga S7. No i pytał, czy żeśmy nie znaleźli. No nie znaleźliśmy. A my nie znaleźliśmy, bo nie chodziliśmy no, nawet. No to może idziemy poszukać, co? No. Może znajdziemy. Chociaż nie dali ci numeru telefonu, żeby zadzwonić. No dlatego ciężko będzie oddać. Jak znajdziemy, to napiszemy na Facebooku. No na tej zasadzie jedynie, no. Nie? A mówiłem mu, daj numer telefonu. Ale on nie zakumał. Nie zakumał w ogóle, o co chodziło. Zakumał. I jeszcze pomagaliśmy tym państwu, tutaj, co wcześniej byli tutaj samochodem. Tutaj stali golfem. I tak się zakopali dwoma przednimi i tylnymi kołami, że masakra. Chłopak z dziewczyną. No. Chłopak próbował pchać, dziewczyna kierować jakoś, ale nie dali rady, bo są straszne wydmy. Głęboko się zakopali. A w trójkę daliśmy radę w minutę. Czwórkę w sumie, bo ona odpalała. A my pchaliśmy. No, ale gdybym nie wrzucił gałęzi pod przednie i tylnie koła, to za Chiny by nie wyjechali. No. Także pamiętajcie, survival zawsze na topie, nie? No. To, co lubimy najbardziej. Zakaz, zakaz, zakaz. Same zakazy. Uwaga, miejsce wodowania łodzi wędkarskich, zakaz biwakowania. Uwaga, zakaz połowu ryb i przebywania. Same zakazy. A tutaj znowu, co? Zakaz parkowania, biwakowania, dojazd do wody straży rybackiej. No, niektóre zakazy są potrzebne, no ale niektóre to... Madzia, szukasz telefonu? Chyba bardziej kapselków, co? Ale zgubić taki telefon, to już wiemy, co to jest. Najgorsze to zgubić dane, nie? Tyle zdjęć pamiątkowych, filmów. To boli. Nie sam sprzęt. Zaczyna wiać. Niestety, ale by się z nim nie spotkałam. To za nas wie... O, popatrz, jaką mam łomżę. Jeszcze takiej nie mam. No tak, oczywiście, no przecież nie do kolekcji. Mam. No. Wiesz, że już masz pół reklamówki kapsni? Super. Super, nie? Chcę mieć worek na śmieci. Wiesz co, wyślij to pocztą do domu, bo tylko mi miejsce zajmuje w kamperze. Takie kibelki niedaleko tej plaży. Kiedyś musiały być czynne. Ale wszakże ktoś potrafił z betonu zrobić kibelek taki. No masakra. Jedno, co mi się rzuciło tutaj w oczy, że pełno jest zużytych tamponów. Ja wiem, że może temat nieprzyjemny, ale jest ich po prostu pełno. Ja nie wiem, kobiety nie potrafią zawinąć w papierek, zabrać ze sobą tampona. Jest ich tu kilkadziesiąt. Szkoda słów. A wydawałoby się, że kobiety... No i od rana mamy podłączony solarek, ale niestety jest za mało słońca, a w zasadzie można powiedzieć, że go nie ma. Więc wyciągliśmy tą żółtą walizeczkę. Marek robi na niej super pozy. Hello. Cześć Mareczku. Pochwal się swoim sprzętem. Głośny jest, od razu przyjdzie. Jeszcze go tylko testowaliśmy, włączaliśmy kiedyś, ale na szczęście jesteśmy sami, więc możemy trochę pohałasować. Trochę jak kosiarka. Prądzik jest, ładuje się, co prawda wskazówka skacze jak szalona. Bo nie ma tutaj takiego prądu jak należy. Nie? Jest 230, ale on nie jest jakby ustabilizowany. Więc po to miał być UPS. Ale jeszcze go nie skończyliśmy.
No i agregat nie jest cichym agregatem, ale z drugiej strony auta, no słychać go, ale jakby go dalej pociągnął na przedłużaczu, gdzieś położył, to bez problemu można ten. Tylko że to jest jednak głośna maszyna. To nie jest walizkowy sprzęt. Taki jak Hondy, nie? Te po 5000. No ale z prądem i tak nie jest źle. Tu jest 12,8 przy ładowaniu teraz z agregatu. Tu jest 12,4 przy ładowaniu z solara. Czyli niby są pełne. Ale jak się włączy przetwornice, włączy się laptopy, no to schodzi do 11,9, 11,5. Niestety zrobiło nam się kilka dziur w namiocie, bo się przetarło od stelażu. Nie widzieliśmy, że nakładka spadła, więc muszę ze starej parasolki zrobić sobie łatki i poprzyklejać, żeby załatać, żeby nam nie kapało, bo no nie ma za bardzo jak kupić nowego namiotu w trasie. Jedna łatka zrobiona, na Pateksie był buta prono, w sklepie nie mieli, ale to jest bardzo podobny kraj, więc powinno się trzymać. Mam nadzieję, że sezon przynajmniej przetrwa, a potem kupi się nowy. No i obóz... Dobra, mów ty. Nie, ty masz. Nie, ty mów. Ty mów. Nie, no proszę. Koniec lenienia się, trzeba się zabrać za robotę. Lenienia? Lenienia. Co to za polskie słowo znowu, Magda? A jak powiedzieć inaczej? Koniec lenistwa. Uczmy koniec się. Lenina, bierzemy się za pracę, ja będę montować film, Marek będzie sprzątał. No tak. Jak to Marek? No i jedziemy dalej. Mamy nadzieję, że dojedziemy szybko, ale okazało się, że ta droga, którą wczoraj jechaliśmy, teraz jest strasznie ruchliwa, więc... Czy nic nie jeździło kompletnie, a dzisiaj same tiry tu jeżdżą. No. Nie wiem, bo to jest jakiś objazd nad morze przez to, że robią drogę. Także trzymajcie kciuki. A niby tylko dojechali. 20 km mamy do Wolina. No, tak blisko, że daleko. Mieliśmy jechać na Świnoujście dzisiaj, ale no bez sensu, bo tam są fajne miejscówki, ale nie... Tam trzeba było posiedzieć, wyspać się, porelaksować, więc zrobimy to w poniedziałek, tam pojedziemy do Świnoujścia, na te miejscówki. Tam się nakręci film, zrobi paczki, wyślę paczki i w ogóle. Więc przerzucamy to z dzisiejszego dnia na poniedziałek. No. Marek, a może sobie zrobimy wiatrak na przykład na kamperze? O, tak. I będzie nam produkować prąd? No to jest dobry pomysł, tylko trochę kosztuje. Ale to wtedy tylko i wyłącznie na postoju, tak samo, nie? Czyli jest coś takiego? Tak, są na Allegro są. Są od 500, 1200, tak o w tych granicach. Zależy jaka, ile ma mocy. Zakładasz, wystawiasz sobie na maszcie elektrownię wiatrową i produkujesz sobie prądek. Aha, i jest jeszcze lepsze niż te wszystkie baterie i w ogóle, tylko musi być wiatr, nie? Bo ja to myślałam, że będę śmieszna, jak to powiem. Tu jestem, po prostu... bo kamera jest gdzieś tam, patrzy. Nie, kamera patrzy na ciebie, to ty, nie wiem, jakiś taki jesteś tam. Taki. Cześć! Szkoda. Pa! Szkoda, że nas wyminęłeś. Myślałam, że będziemy jechać na równi i sobie trochę pogadamy, ale nie to nie. No i dojechaliśmy do Wolina. Tam. Cześć, Wikingi! Ja mam specjalnie strój na tą okoliczność. Popatrz, idą Wikingi! To tam chyba będzie się działo. Tam widzisz taką wioskę? To chyba tam będzie. No. Bo to będzie taka zamknięta impreza, wiesz? Jak tam pojechać? No i jesteśmy na wyspie Wolin. Szukamy miejsca parkingowego. Tu niby parking mamy jakiś taki. No zobaczymy, co to będzie. A później musimy szukać miejsca, gdzie mamy się rozstawić. Impreza zaczyna się jutro. Tu mamy kamperka. Madzia tam stoi i próbuje miejsce obczaić. To znaczy pilnuje, żeby ten bus odjechał biały i żebym się wbił tam, w jego miejsce. Chodź, bo czekam na ciebie. Zajęłam ci miejsce. No, a po drugiej stronie rzeki, wału jest cała wioska Wikingów. I chodzą wszędzie po mieście. Fajnie są poubierani, wygoleni. Wszystko wygląda jak w filmie z Wikingów, nie? Tak wyglądają wszyscy. Ale to nie na zasadzie tylko, że ubrali te stroje, ale... No wiem, oni mają... No wiem. I tam jest to wszystko. Poczekaj, zrobię zooma. O. Tam sobie siedzą, żyją. A wiesz, że ta wioska jest cały czas? Cały czas tam jest. Tak. Ona nie jest tak, że na chwilę, bo widziałem, że to jest na mapie wszystko oznaczone.
To nie jest na poczet imprezy. Nie wiem, czy oni tam non stop są, ale wioska jest cały czas. No. Ale fajna łajba. Jedna i druga. Superanckie. Madzia, chcesz foteczkę przed łajbą? Jak to się nie pogoni, to co? Przed, nie na łajbie. Normalnie czujemy się już jak nad morzem. Wszędzie łajby. Super. Ach. Superowa. No. To już taki, wiesz, wypasik majsterszy. No, szkoda, że nie ma żadnego. Wszystko nie Polacy. Nie. Czyli oni pewnie przyjeżdżają. No, po niemiecku chyba gadali, ale chodzi o to, że... Ale fajny most. No wow. I tam już jest morze. Tam, dalej. Znaczy, bo to jest taki kanał jakby do morza, nie? Tam jest jeszcze jakaś taka ala zatoka, nie wiem. No i taki widoczek na tą wioskę. Zrobię małe zbliżenie. Coś widać? Widać. Cała ekipa tam idzie. No, wszystkie Wikingi tam idą. Ale ci się. Tutaj jest cała impreza. Cennik. Jest cennik? Ile? 20 zł. Dla mieszkańców jest taniej, a dla przyjezdnych jest troszkę więcej. Aha, aha. No i ten skansen Wikingów, tak jak mówiłem, on jest czynny chyba cały rok, tylko że wtedy jest bez Wikingów. Zwiedzanie zapraszamy, lalalala, godzina otwarcia, maj, czerwiec, lipiec, no, tak jak mówiłem. Dobra, idziemy, spróbujemy się tam wbić. Najwyżej nas pogonią. Przejdzie się bokiem. Tak, nawet dzieci są takie fajne. Ale mega. Chodź, pójdziemy tu bokiem. Da się przejść bokiem w ogóle? Boczkiem, Madzia. I dojdziemy do celu. No. Okrążamy wioskę Wikingów. Coś to wszystko będzie na ciebie. Tak. Robimy podchody do Wikingów. Ale super rzeczy. Zrobię wam tak, żeby nie było czytelne dla kogoś, ile jest splotów, ile drutów, żeby, wiesz, żeby, no, wiadomo, co robić, nie? Żeby nie zaniechać celu. Piękne rzeczy. Nie, przepraszam. Oj, sorry. Tak, wiem. Cześć, witaj. Hej. Ale chaty mega. Tak Wikingi podążają z zakupami. Z Żabki. Wyczaliliśmy inny parking blisko imprezy. Impreza jest po drugiej stronie ulicy. Więc z rynku chyba zwiniemy auto sobie tutaj, bo tam sklepy, wszystkie Żabki, więc będzie pijaństwo, darcie ryja i w ogóle. No, więc chyba myślę, że będzie lepiej tutaj, nie? No to mykamy po autko. Bardzo ładnie tutaj. Podoba mi się. Naprawdę jest fajowo. Chodź, Madziek. Tu chyba jakieś muzeum jest. Bo są takie fajne, stare rzeczy. Dyby to się chyba nazywało, tak, Madzia? Chyba tak. A tu stoi za tobą, co to jest? Katapulta. Ale czad. Ale czad. Lubimy takie stare rzeczy. No, to jest muzeum. I tutaj siadała sobie Madzia. Później zwalniała blokadę i leciała. Madzia. No. Muzeum Regionalne Andrzeja Kaube w Wolinie. A ta mozaika na ścianie to jest mapa Wolina. I pokazane wszystko, gdzie co jest, gdzie co jest wjazd na Szczecin, na Świnoujście. Fajnie zrobione.